Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Dzień dobry, Paweł Albiniak. Dziś mamy środę, 22 listopada, a imieniny obchodzą Cecylia, Marek i Stefan. Zaczynamy wiadomości dnia. Nie udało się podtrzymać zwycięskiej pasy młodziczkom KKS ProBasket Kutno, które w miniony weekend przegrały mecz z ŁKS KK Łódź. Mecz na szczycie zakończył się zwycięstwem drużyny z Łodzi 51-47. Początek meczu nie należał do podopiecznych trenerki Karoliny Kociurskiej-Tomczak, które przegrały pierwszą kwartę 7-18. Z upływem czasu dziewczęta odrabiały straty, jednak to było za mało na dobrze grający zespół gości. Najwięcej oczek w drużynie kutnowskiej rzuciła Julia Dressler, bo aż 16. Nasz zespół legitymuje się bilansem 2-1 i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Teksty Jeremiego Przybory malowane, tak można w skrócie powiedzieć o pracach, które zawisły w galerii Okno na Sztukę. We wtorkowy wieczór odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy. Niełatwo być ilustratorem tekstów piosenek, a zdecydowanie jeszcze trudniej ująć teksty na wskroś poetyckie mistrza Jeremiego Przybory. Zmierzyli się z tym zadaniem uczestnicy konkursu właśnie na ilustrację do tekstu tego autora, patrona stacji Kutno. W galerii Okno na Sztukę miał miejsce wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych. Poezja Przybory, bo tak o niej mówimy, jest i lekka, i zabawna, i dramatyczna, więc na pewno dzięki tym wszystkim elementom jest również inspirująca. A w dzisiejszych czasach, gdzie być może trochę jest słabo z dobrą ilustracją, to artyści plastycy, którzy w dużej części biorą udział w tym konkursie, bo również biorą w nim udział amatorzy, szukają takich wyzwań. Szukają takich wyzwań, czyli chcą ilustrować Przyborę. Bardzo często w kartach zgłoszeń do konkursu jest też taka informacja od autorska, że bardzo lubią tą muzykę, że jest dla nich inspirująca, że właśnie
inspiruje. Oglądając pracę, widać wyraźnie, że poziom ich wykonania jest niezmiernie wysoki. Jeżeli chodzi o tę różnorodność formy wykonania tych prac, to ona raczej zadowala, czy też nastręcza pewien problem w dokonaniu wyboru pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Tak, dokładnie właśnie tak jest. Nie dzielimy tutaj na kategorie poszczególne. Formuła jest otwarta, więc szeroko rozumiana grafika. W tej chwili to bardzo często jest tak, że to są autorskie techniki, bo twórcy poszukują jakichś własnych środków wyrazu. Więc jury pracuje zazwyczaj długo. I są to duże dyskusje, dlatego że czasami są niezwykle zróżnicowane prace, właśnie to jest fajne, że one są niezwykle zróżnicowane, ale są na porównywalnym poziomie. Więc mamy taką też jakby otwartość w regulaminie, że przyznajemy te nagrody czasami bardzo mieszając w nich. To znaczy nie mamy zamkniętych ram, że jest to pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Czasami te miejsca pierwsze są dwa, czasami drugie są dwa. Wyróżnienia są różne, także wyróżnienia honorowe, które są ważne dla autorów, mimo że nie wiąże się z tym żadna nagroda rzeczowa ani finansowa. Ale ta różnorodność nas cieszy bardzo i właśnie pokazuje, jak bardzo różnie ludzie patrzą i również jakich różnych środków wyrazu używają. Ale po co komu sztuka, która jest zamknięta w ścianach galerii, a po zakończeniu festiwalu zbiera kurz w magazynach? Organizatorzy stacji Kutno nie pozwalają, by prace umarły po zakończeniu festiwalu. W zeszłym roku też wykorzystaliśmy bardzo piękną grafikę Piotra Jakuba jako jeden z elementów koncertu. Te prace graficzne bardzo często też są wykorzystywane, co dla ich autorów również jest bardzo miłe, bo w tym roku mamy i kartkę, i kubek, i koszulki stacji Kutno, również z projektami akurat w tym wypadku Magdy Wosik ze Smolca, która jest grafikiem i która współpracując z nami w tym roku też pomogła nam przygotować te elementy graficzne. To nas też inspiruje, bo my też szukamy inspiracji jako organizatorzy i to jest świetne, że to jak gdyby w dalszym ciągu trwa. Warto zajrzeć do galerii Okno na Sztukę, choćby przy okazji wydarzeń związanych z 13. stacją Kutno, które dziać się będą w Kutnowskim Domu Kultury. Irena Kwiatkowska, uwielbiana za nietuzinkowe role o charakterystycznym głosie i dowcipie. W tym roku mija 150. rocznica jej urodzin. Z tej okazji Teresa Drozda opowiadała w Kutnowskim Domu Kultury o jej życiu i talencie. 105 lat minęło od urodzin Ireny Kwiatkowskiej, wesołej, dobrze nam znanej, o nienagannej dykcji. I właśnie jej postaci dotyczyła gawęda Teresy Drozdy. W sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury uczestnicy spotkania wysłuchali archiwalnych nagrań, ale każdy Irenę Kwiatkowską zapamiętał inaczej. W takim pierwszym skojarzeniu, no to Irena Kwiatkowska to jest plastusiowy pamiętnik, to jest kobieta pracująca, to jest postać w wojnie domowej, ale już jak ona się tam nazywała w tej wojnie domowej, co tam tak dokładnie robiła, to się już o tym mniej pamięta, no ale to są takie rzeczywiście ikony i postaci. Aczkolwiek myślę, że jest trochę tak, że każdy ma trochę inną Irenę Kwiatkowską w pamięci i w głowie. Tutaj dzisiaj na spotkaniu był pan, który powiedział, ale dlaczego w ogóle nie mówiła pani o plastusiowym pamiętniku? Przecież myśmy się na tym wychowali. Więc dla jednych Irena Kwiatkowska będzie właśnie plastusiem. Dla kogoś innego będzie, tak jak dla mnie na przykład, hrabiną Tyłbaczewską. Dla jeszcze kogoś innego właśnie kobietą pracującą. Ale kilka tych bardzo, bardzo silnych znaków, takich znaków, które dzisiaj można by nazwać znakami popkulturalnymi, zostało i w tym sensie pamięć o twórczości Ireny Kwiatkowskiej przetrwa. A przetrwa z pewnością tak długo, jak długo przypominane będą seriale, filmy, w których grała, tak długo, jak odtwarzane będą archiwalne nagrania kabaretu Dudek. Ale warto pamiętać, że Irena Kwiatkowska to nie tylko śmiech i wyrafinowany dowcip. To są jej role w teatrze, to są jej role dramatyczne. To jest na przykład rola w Wieczorze Trzech Króli, o którym trochę na spotkaniu opowiadałam, ale ja sama tego spektaklu nie widziałam i już pewnie jest teraz mniej osób, które miały szansę to przedstawienie zobaczyć, bo to był rok 1976, ale gdzieś pamięć o tym spektaklu wśród teatromanów też jest. Fundacja Ireny Kwiatkowskiej stara się, by ta pamięć o artystce nie zaginęła.
Ma się ukazać biografia artystki, z pewnością znajdą się tam rzeczy, których dotąd nie było. Jeżeli chodzi o taką nadzieję, czy możemy mieć nadzieję, że coś jeszcze, gdzieś, archiwalne nagrania właśnie z Ireną Kwiatkowską mogą ujrzeć światło dzienne? No, taka nadzieja jest zawsze, dlatego że myślę, że nie są skatalogowane ani wszystkie jej role telewizyjne, na pewno nie są skatalogowane wszystkie jej role radiowe, więc takich smaczków pewnie da się jeszcze znaleźć mnóstwo. Tu nie będzie żadnych wielkich odkryć, tu nie będzie żadnego jakiegoś wielkiego wow, jejku, to ona jeszcze to zrobiła. Nie, to mogą być już tylko takie drobiazgi, które nam jedynie uzupełniają obraz Ireny Kwiatkowskiej jako tytana pracy, jako niezwykłej zupełnie aktorki, takiej aktorki, która myślała o tym, co robi, i nie miało to znaczenia, czy to jest estrada, taka estrada, gdzie publiczność na nią patrzy i oklaskuje, czy to jest teatr dramatyczny, czy to jest radio, czy to jest telewizja, czy to jest dla dzieci, czy to jest dla dorosłych. Więc tylko takie rzeczy jeszcze mogą się gdzieś tam odnaleźć. Spotkaniu towarzyszył unoszący się w powietrzu zapach herbaty. Piłka nożna jest naszym sportem narodowym, lecz początki młodych piłkarzy często nie związane są z Murawą. Piłka nożna jest naszym sportem narodowym. Lubimy ją oglądać i kibicować naszym drużynom. Lubimy też w nią grać. Wielcy zawodnicy tego europejskiego sportu, Ronaldo, Messi, Ronaldinho, zaczynali swoje przygody z piłką w hali sportowej. Taka odmiana piłki nożnej zwie się futsal. Z poparciem dla tej dyscypliny sportowej wyszedł poseł na Sejm Grzegorz Schreiber, promując nowy projekt Futsal Młoda Ekstraklasa, którego organizatorem jest Fundacja Arpit oraz Stowarzyszenie Więcej Niż Sport. Chciałem zaprosić wszystkich młodych piłkarzy grających w piłkę futsalową na halach do naszego turnieju Młodej Ekstraklasy. Jest to nowy projekt sportowy, przede wszystkim skierowany do drużyn klubowych i drużyn amatorskich, którzy działają tutaj na terenie województwa łódzkiego. Jest to program pilotażowy związany z terenem województwa łódzkiego. Będzie realizowany w dwóch ostatnich miesiącach 2017 roku oraz w styczniu i lutym 2018. Wielki finał tego turnieju odbędzie się w Zduńskiej Woli na początku marca. Każdy z nas grał na hali, tylko nie każdy z nas wiedział, że to się nazywa futsal. Poprzez takie turnieje jest możliwość właśnie powiedzenia o tym, jak i zaproszenia do uprawiania tej bardzo fajnej dyscypliny. Bo powiem Państwu taką znamienną rzecz, że zarówno Messi, Ronaldo czy Neymar, czyli jedni z najlepszych piłkarzy na świecie, zaczynali od futsalu. Słowa Ronaldo można sprawdzić, powiedział, że gdyby nie futsal, jego miejsce nie byłoby tutaj, gdzie dzisiaj jest. A jak doskonale Państwo wiecie, dzisiaj jego miejsce jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o najlepszych piłkarzy na świecie. Turnieje eliminacyjne odbędą się w 6 miastach naszego województwa: Sieradzu, Kutnie, Łodzi, Wieruszowie, Łowiczu i Pabianicach. Turniej finałowy będzie miał miejsce w Zduńskiej Woli. Drużyny do projektu Futsal Młoda Ekstraklasa można zgłaszać drogą mailową na adres info@futsalme.pl. Tlenek węgla jest groźnym i cichym zabójcą. Wystrzegajmy się go, zaopatrując się w czujniki czadu. Tlenek węgla, popularnie nazywany czadem, jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. Poprzez jego właściwości jest trudny do wykrycia, a może wyrządzić wiele szkód dla naszego zdrowia i życia. Dlatego warto wezwać odpowiednie służby, aby sprawdziły, czy w naszym mieszkaniu nie ulatnia się ten śmiercionośny gaz. Rozpoczął się sezon grzewczy i otrzymujemy już zgłoszenia dotyczące pomiarów tlenku węgla w naszych pomieszczeniach. I tak jak w październiku mieliśmy takie dwa zgłoszenia, było to w Nowej Wsi i w Zieleńcu. Do interwencji związanej z czadem doszło już wczoraj. Otrzymaliśmy również zgłoszenie do pomiaru i okazało się, że były tam dwie osoby poszkodowane, podtrute tlenkiem węgla i był to dość wysoki stan tlenku węgla pomimo przewietrzenia już tych pomieszczeń. I osoby trafiły do szpitala. Dlatego apelujemy wraz z Państwową Strażą Pożarną o zaopatrzenie się w czujniki czadu i dbanie o instalacje grzewcze, aby zapobiegać niebezpieczeństwom związanym z ogniem, dymem i gazem. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że są czujki dymu, które właściwie reagują na dym w naszym pomieszczeniu i to są czujki, które zabezpieczają nas przede wszystkim przed pożarem. I to są takie dwie przykładowe czujki dymu. Przed czadem one nas
Tak, no nie zabezpieczą, dlatego że to nie są czujniki tlenku węgla. Tak? To są dwa przykłady czujników tlenku węgla. Jeden jest nawet z takim wyświetlaczem pomiaru, ile tego tlenku węgla, tak, w takich jednostkach PPM-ach jest. A najlepsze czujki, jakie są na rynku, to są czujki, dualny czujnik tlenku węgla i dymu, czyli po prostu taki dwa w jednym. Tak? I to jest, no powiedzmy, no cenowo, jednak no jest droższe urządzenie, ale ono nas zabezpiecza, powiedzmy, przed pożarem kompleksowo, tak, przed tlenkiem węgla. Niestety częstą praktyką w okresie zimowym jest zakrywanie bądź zaklejanie kratek wentylacyjnych. Może to doprowadzić do szybszego nagromadzenia się niebezpiecznych gazów, które mogą spowodować pogorszenie stanu zdrowia domowników. Straż pożarna nieprzerwanie prowadzi akcje profilaktyczne. Czad i ogień, obudź czujność to ogólnopolska akcja informacyjna o tym, jak zapobiegać pożarom i zaczadzeniom. Ale czad prowadzona przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej, a także nasza lokalna czadowa edukacja. Strażacy, gdzie tylko mogą, informują, ostrzegają i uczą przed niebezpieczeństwami, jakie mogą spotkać nas w domu przy niewystarczającej ostrożności. Jesień to czas, kiedy warunki drogowe wymagają nie tylko od kierowców większej ostrożności i wzmożonej koncentracji. Bardzo ważnym jest, żeby każdy z niechronionych uczestników ruchu drogowego był dobrze widoczny. Nie tylko poprzez dobrze oświetlony rower, ale także elementy odblaskowe. Jesień zagościła na dobre, zmrok zapada coraz szybciej, a warunki pogodowe nie sprzyjają bezpieczeństwu pieszych na drodze. Dni są coraz krótsze, wieczory dłuższe, a do tego mgła i opady. To znak, że należy jeszcze bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Apelujemy do pieszych, którzy są najbardziej narażeni na zdarzenia drogowe, o noszenie odblasków. Pamiętajmy, że czy to pieszy, czy rowerzysta, ubrany w ciemne ubrania, jest widoczny z 40 metrów dla kierującego pojazdem. Natomiast mając jakikolwiek odblask, oczywiście w miejscu widocznym, jesteśmy już widoczni z około 150 metrów. W związku z tym dajmy czas również kierującym na zauważenie nas i na wyhamowanie pojazdu. Do potrąceń pieszych dochodzi najczęściej w godzinach wieczornych w miesiącach od września do grudnia, czyli wtedy, kiedy widoczność człowieka poruszającego się po drodze jest znacznie ograniczona. Pamiętajmy również o tym, szczególnie o noszeniu tych odblasków poza terenem zabudowanym, gdzie nie ma chodników, gdzie poruszamy się poboczem. Wówczas najbardziej jesteśmy narażeni właśnie na te zdarzenia drogowe. I pamiętajmy, że zmieniły się przepisy ruchu drogowego, które mówią o tym, że poza terenem zabudowanym, po zmroku, mamy obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Jeżeli funkcjonariusz policji ujawni taką osobę bez elementu odblaskowego, grozi nam mandat w wysokości nawet do 500 zł. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej dotyczącej promocji zalesień i zadrzewień, robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa Pionier i Starostwo Powiatowe zapraszają wszystkich chętnych do akcji upiększania osiedla Łąkoszyn. Szczegóły w materiale filmowym. W piątek o godzinie 10 rozpoczyna się akcja sadzenia drzew na Łąkoszynie. Drzewa będą sadzone koło boiska przy zbiegu ulic Armii Krajowej i Bukowej. Do sadzenia drzewek zaprasza m.in. robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa Pionier w Kutnie i Starostwo Powiatowe w Kutnie. Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do mieszkańców osiedla, ale nie tylko. Każdy, kto będzie chciał posadzić drzewo, będzie mógł to zrobić. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a na nowe wiadomości dnia zapraszam już jutro o tej samej porze. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie duże w całym regionie. Temperatura minus 1 stopień w Kutnie, 4 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. Dzień przejściowe zachmurzenie. Temperatura 10 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 5 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale.